Judzkiewicz, witam Państwa i zapraszam na program Ewangelia Szwileński. Dzisiaj jesteśmy w Rudziszkach w rejonie Trocki. Za chwilę poznamy dzieje parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Ale najpierw zapraszamy do Stołu Słowa. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów TVP Wilno. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o misji apostołów, którzy głosili Słowo Boże, którzy z radością nieśli to Słowo, spotykali się z wieloma ludźmi i wreszcie wracają do Chrystusa radośni. I Pan Jezus mówi do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne, wypocznijcie nieco. Takie. Bardzo ładne słowa na czas wakacji. Chrystus zachęca, aby wypoczęli, bo mówi dalej: Nie mieli nawet czasu na posiłek. W ostatnich latach słyszymy często taki termin pracocholizm. Ważne, byśmy też umieli odpoczywać mieli czas dla siebie, czas dla rodziny i ten czas dla Pana Boga. Chrystus dzisiaj zwraca nam wszystkim na to uwagę, jakże ważne jest spotkanie. Spotkanie, kiedy przypływają apostołowie razem z Chrystusem na brzeg jeziora Galilejskiego, i tam Chrystus spotyka wielki tłum. Zdjęła go litość nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. Owce, które nie mają pasterza, czują się zagubione, czują się osamotnione. Owce takie, Mogą nie znaleźć tego miejsca, do którego zdążają. Bez pasterza mogą, mogą po prostu zginąć. I jakże nam potrzeba właśnie pasterza, Chrystusa, który jest tym dobrym pasterzem, który kocha swoje owce, który dla tych owiec jest gotowy oddać swoje życie, który lituje się nad nimi, ma dla nich zawsze czas. Tak mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Chciejmy iść za głosem Chrystusa, naszego Pasterza, mieć ten czas i dla Pana Boga, i dla rodziny. Praca jest na pewno bardzo ważna i niech ona w naszym życiu pomaga nam rozwijać się, ale bardzo ważny jest też ten wypoczynek, do którego zachęca nas dzisiejsza Ewangelia. Niech ten czas będzie czasem spędzanym z Chrystusem, gdzie wzrastamy też duchowo, nabieramy sił tych duchowych. I życzę dobrego czasu wakacji. Szczęść Boże. Kościół, w którym jesteśmy, powstał w wieku XX. Początkowo w Rodziszkach istniała kaplica, która należała do parafii Trockiej. W 1910 roku regowano tu parafię, a w 1932 dobiegła końca budowa obecnego kościoła. Więcej faktów historycznych ma dla nas pan Wiktor Lozowski, historyk. W 1908 roku został założony kamień węgielny na budowę kościoła w Rudziszkach. Niestety nie był zbudowany kościół a nabożeństwo pierwsze odbyło się i początki parafii należą do 1910 roku. Pierwszym proboszczem parafii Rudziski był Adam Zimaitis. W Sopie, znajdowały się materiały budowlane, co prawda na pewno były te materiały wywiezione, ale gdy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, kaiserowskie władze okupacyjne te materiały zużyły na swoje potrzeby. I dlatego do tej sprawy wrócono tylko w 1926 roku budowę nowego kościoła i pierwszy kamień Węgielny był założony właśnie w 1926 roku przez i poświęcony przez arcybiskupa Jałbrzykowskiego. Prawdziwym fundatorem tego kościoła nazywają trzeciego proboszcza, parafii rodziciej Juliana Jurkiewicza, który w 1932 roku zakończył budowę podstawową budowę znaczy kościoła ale jeszcze bez wieży. Wieżę dobudował w 1936 roku czwarty z kolei proboszcz Rudziszek, Stanisław Majewski. To, co charakterystyczne dla architektury w tym kościele, to niespotykana na Wiedzieczyźnie przeplatanka stylów. Między innymi widzimy tu styl neoromański, neogotycki. Mamy rzeźbę, zabytkową rzeźbę pochodzącą z wieku XVIII. Wnętrze widzimy tutaj jest Trzynawowy kościół budowany z kamienia samego, jest w stylu, elementy stylu neogotyckiego i neoromańskiego. Tu są obrazy i dosyć dawne, tu jest najstarsza rzeźba tego kościoła. Dziękuję za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejny program Ewangelia Szwileński zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.